I mam drugie słowo uzupełnienia mojej poprzedniej kiedyś informacji. Jak mieliśmy warsztaty wiary i Artur głosił o pieniądzach, to dostałam słowo wiedzy, żebyśmy pieniądz traktowali jak cegłę do budowy świątyni. Dzisiaj mam uzupełnienie tego. Mam nieemocjonalnie podchodzić do pieniądza. Plik pieniędzy to jest cegła do budowy świątyni. Ale nie tylko w zrozumieniu fizycznej budowy świątyni jako fizycznego budynku kościoła, ale do wszelkich działań kościoła, do ewangelizacji, do usługiwania ludziom, wszystko co powoduje budowę świątyni, czyli nowe narodzenie w człowieku. Bo każdy człowiek, który ma w sobie Królestwo Niebieskie, to jest taka cegła, kamień do świątyni Boga. W zasięgu ręki.